Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Jade Empire. Nie chciałam dużej mapy. Ostatnio wyszliśmy od Eiling. Naprawialiśmy związek Beja i Lan bodajże. No i przy okazji dostaliśmy zadanie pobawienia się w swatkę. No i znalezienia męża oczywiście dla Eiling. Eiling ma chyba trzech kandydatów, z tym, że tutaj dodatkowo jest ten koleś, co chce żyć na farmie. Chociaż nie wiem, czy on się wlicza do tych trzech gości, może się wlicza, nie pamiętam już. Wiem, że jeden był w karczmie, ten taki pyszałkowaty pubek. Możemy go przekonać. I jeszcze trzeciego kandydata nie spotkaliśmy, bo on jest chyba albo jest w tej dzielnicy kupieckiej, w sensie tutaj albo tutaj. Nie pamiętam już dokładnie. Także pójdziemy sobie tędy, myślę. Tą ścieżką może. I spróbujemy ogarnąć, gdzie on to się szlaja. Żeby spróbować przekonać do niego może Eiling. Zobaczymy zresztą, jak on się będzie zachowywał. Pójdźmy tą ścieżką. O, bo tu jest jeszcze beczka. No proszę. Zostawiają pieniądze na ulicy. Ta brama jest zamknięta i nigdy jej nie otworzysz! Ale smutek! Dlaczego nigdy? Co za bezczelność. No dobra, nie, to nie. Se pójdę tędy. Okej. Okay. To jest jakaś kurtyzana. I'm a captain. Okej. You're not a captain. Oh, yes, I am. Where's your captain's hat? Well, where's your captain's hat? O mój Boże. Co to miało być? Ja tu byłam kiedyś w ogóle? Kupiec Jiang. Shipeng. Na pewno jestem w dobrym miejscu. No tak. Dobra, nie pamiętam w sumie. Oj, woja, uksonko w nogo. Ty? Hello! You do not need to speak with me. I am just Merchant Xiang's assistant. Perhaps someday I will be Merchant Shipeng, mightiest merchant of Tien's Landing. O matko, jaka podnieta. But for now, I am just an assistant, not worthy of your honorable time. Oj tam, maludzisz. Dziwne, że w ogóle jest z nim jakiś dialog. These docks remind me of the fishermen in Two Rivers. A shame we will never see them again. No, życie, moja droga. Filthy thieves stole my rags. Robotnik portowy. We ought to form a guild. Everyone else has them. Why not us? Not... Kolejny żebrak. Tutaj. Też jesteś robotnik portowy. Nic ciekawego. No dobra. Jest tu coś interesującego dla mnie? Jakieś pieniądze na ulicy na przykład? Co to jest za miejsce? Jesteś marynarzem. Tu jest ktoś istotny. Urwis. Is the emperor really 10 feet tall? Does he really float? Is he really so beautiful that he makes people cry? Is he? Co to jest? Aha, to jest oznaczenie wybrzeża żebraka. Dobra, tam jest jakaś barka. Zaraz, a ty? O, ty. Skacząca rysica. Hello there, stranger. I haven't spotted you around Tien's Landing before. You've come at a bad time, what with the dam being open and all. Regardless, it's good to meet you. I'm Darting Lynx, the acrobat. Unfortunately, I'm not putting any shows on in Tien's Landing, if that's why you're here. Nie znam cię? Masz intrygujące imię, no właśnie. Let me tell you, it raises a few eyebrows at first. That's why I tell people I'm an acrobat up front these days. I travel around the countryside putting on acts and sometimes teaching people a few tricks. Hey, now that I think of it, you're a warrior, right?
Tak trochę. I may not be putting on any shows here, but I could teach you a few techniques to improve your balance and speed if you're interested. O, jasne. At least you'll be easy to teach. I don't know if you've ever tried to teach a man balance, but it's no simple task. You'd think we'd be the ones having a hard time. I swear, if men had breasts, they wouldn't be able to walk straight, let alone hold a handstand. Let's see what I can teach you. Okay. Dobra, ona za pieniądze oczywiście. Nic za darmo. Ma klejnot wojownika ze skazą. Mogę jej posprzedawać w sumie parę klejnotów też. Ciało plus jeden i za co? Nie, ciekawe te klejnoty ma. Równowaga natury. Cena zakupu 4000! O, mg. To za 800. Ale tu. O. To w sumie jest bardzo fajne. W sumie stać mnie na to. Jeszcze przy okazji mogę sprzedać jakieś klejnoty. To mogę sprzedać. To nie będziemy tego używać. Tego też nie. Co, ja mam kilka takich klejnotów? Aha. Tu mam jeden taki, jeden taki, jeden taki. Nie, tego nie będę używać chyba. Dobra. Wzięłabym sobie to, bo to jest trochę... Nie chcę uszczerbku na zdrowiu. Chi też jest mi dosyć potrzebne. Wszystko jest mi potrzebne. Dobra, weźmy tą równowagę natury. Jest to prawda droga, ale... Muszę mieć to... Mamy coś wartego uwagi. Dobra, pogadajmy z nim jeszcze. Skąd wzięłaś takie imię? It's not much of a story, really. It's just a stage name I picked up when I first started practicing acrobatics. I was quite young, and my master felt I was a little too fast for my own good. You dart like a lynx, he would say, but you balance like a drunken frog. Pijana żaba. He taught me to slow my movements and really focus on what I was doing, but his nickname for me stuck. Super. Mogę sobie porozmawiać o lądowisku Tiena. As I said, I'm not really from here, so there's not much I can tell you. You could try talking to Minister Shang, though. He always knows what's going on. Spoko. I get the sense that he doesn't do much about it, but he's at least aware. Dobra, to all wszystko. All the best to you. Okay. Czy jest tu... Wow! Co tu się dzieje? Stop right there! I gave you two extra duty. Get back to that galley and start cleaning. We don't have to listen to you, Ing. You're a captain without a ship. Ooh. She's nothing but a landlocked house now. I will discover a way to free this ship. Until then, you'd better follow orders. I've had enough of you and your orders. Now get back in that ship! I'm your captain, understand? Well, you're still the captain, for now. But if you don't get us out of this town soon, you're going to have a mutiny on your hands. Then we'll see what's what. Oops. Chyba ktoś ma kłopoty. Mogę jakoś pomóc? If you've come to complain about my men, I don't want to hear it. When Minister Shang gets the Great Dam closed, we'll be happy to leave. Until then, we're stuck here. Kim jesteś? I'm Captain Ing. This is my ship, the Lucky Knight. She's a fine vessel, or was. But now that the Great Dam is open, the Lucky Knight is stranded here along with me and my men. We're sailors. We don't belong on land. If we could just get our ship back on the water, everything would be fine.
But that won't happen until someone finds a way to close the dam. Spoko, popracujemy nad tym. A jeśli poziom wody jest zbyt niski, to czemu nie zamkniecie tamy? If I leave the ship, my men will have Tian's Landing in flames. The locals think the dam is haunted, and Minister Sheng can't find anyone brave enough to risk closing it. Aha. Jak dużo jesteś gotów zapłacić? Zamknę dla ciebie tamę. The moment I saw you, I knew you were the fearless sort. I hoped you would offer to help. It shames me to need the help of a stranger. I'm not a rich man, but my reputation, my ship, and my men are worth everything I can give. Close the dam and free us, and I'll give you all the silver I have. Chcesz mnie obsypać srebrem. Jak mogę się dostać do tamy? You won't get too far if you don't speak to Minister Sheng first. The dam is located in the ruins, but a pair of massive gates blocks the way. Only Sheng has the key. Spoko, ogarniemy. W sumie wiem, gdzie jest minister, no ale... You'll see him standing in front of a cart. Just don't ask him about the burned out building nearby. Since an embarrassing story, it is good to know that we should avoid the subject. Ja bym tam chętnie zapytała. The key isn't important. Just get that key from him and close the great dam. Good luck. I'm not used to needing help from others. It's hard for me to say this, but thank you. Okej. Dostaliśmy zadanie, które będzie się łączyć z naszym głównym zadaniem. Więc tak przy okazji się po prostu on rozwiąże. Możemy wejść na statek? Tu jest książka. Rąd głębinowy. Matko. I jakaś szafka. Zabraliśmy im pieniądze. Jesteśmy źli. Dobra, to chyba z tej strony wszystko, mi się wydaje. Zapiszemy sobie szybciutko. Dobra, i teraz... Okej, teraz gdzie my jesteśmy? Tu jest jakiś dzbanek, w którym są pieniądze. Tu jest ktoś, kto potrzebuje pomocy. Najwyraźniej. Dajcie mi pieniądze. A, to jest ta brama z drugiej strony. A gdzie jest ten minister? A, czekajcie. Aha, bo ja przeszłam to w ten sposób. Okej, tutaj jest ktoś, kto potrzebuje pomocy. Pchnijmy go. Finally! Someone stronger than these cowed peasants. This town disgusts me. I am Scholar Six Heavens, and I need someone who possesses great strength and skill. Ooh. What I do not need, however, is someone who walks the way of the open palm. Aww. I can read in every movement that you would protect the weak and coddle the poor. No, niestety. Niestety, czasami zdarzają się takie zadania, których nie możemy ruszyć ze względu na to, że jaką ścieżką podążamy, bo jest ona przeznaczona tylko dla jednej. Tak jak ostatnim razem spotkaliśmy tych mistrzów, co mogliśmy wybierać, tak tutaj przy tym zadaniu w ogóle nie będziemy mieli możliwości go wykonać prawdopodobnie. Aczkolwiek dużo takich zadań chyba nie ma, przynajmniej nie przypominam sobie. Ktoś musi się troszczyć o słabych, co w tym złego. They must protect themselves. You see? Your every action and each word tells me that you are not the person I need. If I can see by your actions that you understand the way of the closed fist, I promise to make it worth your while. Otherwise, I will not waste any more time with you. Niestety nie wiem też za bardzo, co on tutaj oferuje jako nagrodę. No i raczej nie wykonamy tego zadania, bo nie chcę zmieniać ścieżki. Ani ten... Zresztą teraz nie bylibyśmy w stanie za bardzo zmienić tej ścieżki. I się zastanawiam, gdzie jest ten rzemieślnik. Może on jest tam w tej dzielnicy kupców. No nic, zajrzymy tam, bo niestety tą bramą... Chociaż luknę tylko, czy nie można jej czasem otworzyć z tej strony. Chociaż jak było napisane, że to jest marynarz... To jest jakiś tong.
What do you want? Can't you see we're busy drinking here? Gotta wash away our sorrows. Okay. Pocieszyć, co masz na myśli? No fun being trapped in this town. Ależ masz brwi zaczepiste. We ain't seen our families in months and now we're stuck here. That'd drive anyone to drink. Pójdę już sobie. Okay. Okay. Nie, no nie ma tu tego skubańca. Nie, niestety. Zapieczętowana brama i cholera, muszę iść dookoła. No trudno. Ten rzemieślnik musi być, kurczę, gdzieś blisko. Znaczy, nie wiem. To są żebraki. Ty też nie. No nic. Pójdziemy teraz w górę. Are you getting slow in your old age, Jan? Górę, górę do nieba. A to ten spalony budynek. Chyba. O, coś kombinuje. O mój Boże, jaki miecz. Pretty. Zabrał mnie. Bo apawier syn urk fonier uk. Uksier sa fit kup kup wosarkier. Put that sword back, lout. Surely there was never a minister as unlucky as Minister Shane to suffer such insolence. Dobrze, że go ułożył. Kuni honi yu tashika wiel funil sathara poni? And still poor Minister Shane suffers the insults of tradesmen who know nothing of justice. Where would I put the lout? My jail has been burned to the ground, along with my office, I might add. Upadka. I have no place to put thieves, so stop questioning your betters. Nieszczęśliwy minister. No cóż, dobrze. Zanim do niego pójdziemy, to oczywiście całą okolicę. Jakiś wieśniak, wieśniaczka, marynarz, urwis. Marynarz, dobra. Jesteście bezimienni. This is bad. Oh, this is bad. River dried up, pirates every... O, ale macie szafkę. Get on with your day, youngster. We're just passing time. Stary Wej! O mój Boże, Wej mi się kojarzy z Atlantis. Co on tu robi? Hey, what do you want? Dodatkowo wygląda bardzo podobnie w sumie. Kim jesteś? I'm Wei. Some call me Old Wei, but that's because they don't know Old Chan. If I'm old, he's ancient. He's at least a week older than me. O matko. Of course, we're both pretty old compared to most of the people in Tien's Landing. Why, most of them don't even remember what it was like before the flood. Powiedz mi o powodzi. 18 years ago, Emperor Sun was young and flush with success from ending the drought. He began public works all over the empire, including the great dam downriver. The workmen came and started building it near our town. We were not engineers, and so we were not sure what it would mean. Some worried that it might flood us out. Most were unconcerned. After all, if there were any danger, the Emperor would tell us, surely. One day, the great dam was finished, and the floodgates were closed. Co się stało? The town flooded. We took what we could and fled. Mothers ran about screaming for their children who'd gone out to play. Children screamed for their dogs. Some folks climbed to the roofs of their houses and refused to leave. But we survivors straggled upriver
Some collapsed from exhaustion, but the water kept rising. I carried a boy and a girl, and I saw another boy fall, but I couldn't carry him. Finally, I fell over too, and when I woke, I found the water had stopped rising. Wydawało mi się, że tata ma miała pomagać, a nie, że ich zalewać. The great dam had created an enormous lake, and we settled our new town on the banks. The lake completely covered the ruins of our town. Masakra. Life went on, but no word ever came from the Imperial City. No warning, no explanation. Did we displease the Emperor, or were we just beneath his notice? Chyba miał go gdzieś po prostu. Well, the crewmen who manned the great dam would come to town sometimes, but they knew no more than we. I will go to my grave, never know. No, najgorzej, że w ogóle ten... nawet nie dostali żadnego ostrzeżenia, co się może wydarzyć. Tylko po prostu ich zalali i tyle. Gdy nie chcieliście się zemścić za zalanie miasta. Nikt tu nie chce rozmawiać o ruinach. The people started a new life here, but there was much pain and sorrow. Conversations would trail off. At night you could hear women sobbing, and not a few men. Finally people stopped talking about the past, and then they refused to talk about it altogether. And eventually they pretended it never happened. W drodze tutaj widziałam ruiny, wcale nie są pod wodą. A few months ago, the Emperor's engineers and soldiers left. They just went off in the night. Soon after, the Great Dam opened on its own. There wasn't anyone around. The water drained, revealing the old ruins. And underwater these 18 years. And now they're back. No tak, bo oni szukają tego klejnotu. Some say it was ghosts. They say those who died in the town don't want to be forgotten. Dlaczego nikt nie zamknął wrót? Oh, we don't know how. We are simple people, and the Great Dam is not a simple thing. They say there is magic involved in its construction. Dobra, dzięki za opowieść. Thank you for listening, youngster. Not many do anymore. Okej. Ty jesteś kolejnym żebrakiem. Kupiec Chiu. Ah, I see the glint of intelligence, nobility, wisdom, consideration and piety in your eyes. Okej. Co mogę ci sprzedać? Co mogę ci wcisnąć? Sporo do obejrzenia w tak krótkim czasie. Sprzedajesz może mapy wiatru? I'm afraid I do not. Just a few years ago you could find wind maps everywhere, although only the rich needed them with their airship racing. Recently the wind maps have disappeared. I know that when the Emperor's men left Tien's Landing, they took all the wind maps with them. There are those who say, but it is not important. Co mówią? No właśnie, dokończ. Some say that Death's Hand is collecting all the wind maps and destroying them so that only he and his minions may travel freely about the Empire. O kurde. However, I do not believe such talk. I believe firmly in the goodness, tak, kindness and wisdom of our Emperor and all those I naiwność. więc nikt oprócz jakiejś śmierci nie ma mapy wiatrów. I suppose there may still be merchants in the Imperial City who have some. And they were once so widely available that there must be some here and there. Tak, tylko my potrzebujemy jej teraz, nor do tutaj. I know anyone who has one. No to lipa. Dobra, pokaż I mi towary. I have a selection of seed, I carry excellent baskets, wonderful fishnets and superb boat scrubbers. No to akurat nas nie interesuje. Aż coś przydatnego, na przykład broń. Albo magiczne przedmioty. I have a cloak so warm it's like a weapon against the cold. I have a scrubber so good that it cleans like magic. Tak, nie masz nic, co by mnie mogło zainteresować, prawda? I am glad to hear you say what I was thinking.
A completely unfair assertion, after all. Who wouldn't want a basket so big you can carry two babies in it? Nie chcę nosić noworodków. Nie będę z tobą rozmawiać. Very well. When you're ready to spend, I am ready to sell. Okej. Okay. No, nie wiem, gdzie ten rzemieślnik. Chyba, że to ten. A to jest... A nie, on jest kupcem. A ty? Lord Yun has put out a call for aid. Will none of you answer? Finally, someone approaches me. I was worried that this town's courage had drained away with the water. Kim ty jesteś? You seem a woman who knows her way around a battlefield. Are you willing to put those skills to the test? Chyba. Jeśli w grę wchodzi srebro, to chętnie wysłucham. Dlaczego chcesz mnie sprawdzić w walce? Not personally, no. On behalf of Lord Yun, I'm here to find a skilled warrior who can deal with a unique problem. Okay. The Great Southern Forest, which lies north of this village, suffers from a terrible disease. Every tree within its borders sickens, and the place is infested with ghosts of all manners. Czy ktoś wie, co powoduje tę chorobę? If we did, would I be here? Lord Yun, my master, seeks a way to open the forest again and make it safe for travel. He is prepared to reward whoever aids him. Our men are no match for the ghosts in the forest. Perhaps you are. No, mogę spróbować, ale to muszę iść teraz. You must leave Tien's Landing via the gate and follow the roadway to the north. The forest is but a short journey away, and Lord Yun makes his camp at the base of a hill, which should be easy to find. Okay. The path there is relatively safe, but travel beyond his camp and things worsen considerably. Go safely, and remember what I've said. Lord Yun needs the help of able warriors like yourself. Okej. Okay. Chory las. No dobrze. Jesteśmy tutaj. Tu jest chyba właśnie ścieżka do lasu obok. A jeszcze pogadajmy z tym kupcem. Koni onuyu. Koki ir tatasinam. Sun puno onuyusi ir taikunpa ibnano pirni wonun. Nic na sprzedaż kompletnie. A, jesteś marnym kupcem, jeśli nie potrafisz bronić własnych towarów, matko. Wonowir efuir uksum norgfonir siir sisitu. Sata afsoir. Uk napir anigir ninpir. Owo sair u yukap tantharundano. Wowo tarwair shafir owo. Jeden zmar... Ten tong! Nie miałem jak go powstrzymać. Ukausoir noka wowo tarwair shaksir u finupifu. Czy mogę ci jakoś pomóc? Wonowir efuir uksum norgfonir siir sisitu. Sata afsoir. Uk napir anigir ninpir. Usosir uthak tarweir. Shathir owosu. Porozmawiam w twoim imieniu z Tongiem. Wo kwair ano uyu. Kubkithir soso wawair wakwakir towir wo. Wo kausoir noka wowo tarweir shaksir ufinu pifu. Okej. Okay. Matko, ile tych zadań zbieramy. W ogóle nic nie zrobiliśmy dzisiaj konkretnego, tylko zbieramy nowe zadania. Konionuju. Dobra, chcę... O, zadać kilka pytań. Utak, tarweir, shathir owosu. Opowiedz o Shengu i Ministerstwie Harmonii. Sair sankut noka u napar akwaihan u nakwair kosuwair. Ukir rafir sasir son sirafir. Onu yuwir napair, wo kwair shapshir fan onu yusair ipupan. Gdzie jest wielka tama? Usosir uthak tarweir, shathir owosu. Byłaby niewskazana. Sair sankut noka u napar akwaihan u nakwair kosuwair. Ukir rafir sasir son sirafir. Jak można zamknąć wielką tamę? Ok, you will ruf sair fienfushpa, sair renkipa, sair finopi wubuth, u sair wansan.
Dobra, to zostanie nam porozmawiać z tym ministrem. No i nadal nie wiem, co z tym rzemieślnikiem, gdzie on był. Nie pamiętam. Koleś przy studni. te dzbanki, nic tutaj dla mnie? Nie. Dobra, to myślę, że będziemy kończyć ten odcinek, zanim porozmawiam z Shangiem, bo obawiam się, że ta rozmowa będzie długa. Tu jeszcze mamy księgę Wypominanie Żalów. Zbiór upokorzeń, które spotkały ministra Shanga w zacofanym miasteczku lądowisko Tiena. O matko. Zaplamiono mu kapelusz. Skradziono mu pergamin przed przemową na zebraniu lokalnej społeczności. Brutalnie grożono jego kotu. O nie, co za brutalność. Fuj, nieładnie. Bardzo, bardzo jestem oburzona tym zachowaniem. Krzesło przy jego stole postawiono tyłem do przodu. Przycięto mu palec drzwiami nie raz, ale trzy razy. Nieznany napastnik rzucił w niego jajkiem, jego wózek skradziono, wypełniono pobrudzoną odzieżą, a następnie zwrócono. Małe dzieci naśmiewały się z jego twarzy, zgnieciono jego nagradzaną w konkursach jabłko-ziomkę, aha, cokolwiek to jest, zasugerowano, żeby dokonał na sobie czynów nieprzyzwoitych, ojej, był zmuszony wysłuchiwać niekończących się małostkowych narzekań ludzi. Jego włosom zarzucono nietrwałość i sztuczność. Podano wątpliwość honor jego rodziny. Ej, może powinnam sobie też takie coś wystawić. Został poszkodowany w wyniku ataku roju pszczół. O nie. Zbójcy rzucali oszczerstwa na temat jego reputacji. Zbójcy. Miejscowy pies zdefekował do buta ministra. Oh my god. Otrzymał prezent w postaci żółwich jaj od kupca, który go odwiedził. Zasugerowano też, że wywodzi się od prostej kurtyzany. Użyto wobec niego określenia śmierdziuch. Poślizgnął się na błocie, które bez wątpienia zostało umieszczone na jego drodze przez zawistnych mieszkańców miasteczka. Marynarze spalili jego biuro. Tak, na koniec. Mój Boże, masakra. Ale to z tym kotem? Bezczelność. Bezczelność i totalne oburzenie. Nie pamiętam, czy tu kiedykolwiek czytałam tą książkę. Chociaż chyba tak. No to już dawno musiało być. Dobrze, moi kochani. W takim razie ja... wiem, że dzisiaj nic nie zrobiliśmy, ale... następnym razem zrobimy już trochę więcej, ponieważ... zapiszmy grę. Ponieważ wyzbieraliśmy chyba... wszystkie zadania dostępne, więc ja sobie zorganizuję, jak będziemy się za nie zabierać. Chciałabym tą swatkę wykonać, ale nie wiem, gdzie szukać tego rzemieślnika. Muszę to, nie wiem, jakoś sprawdzić. No, także to by było na tyle z mojej strony. Ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i usłyszymy się w kolejnych odcinkach z Jade Empire. Trzymajcie się ciepło i pa, pa!